Inną z istot demonologicznych, która zagrażała człowiekowi, była południca. Znana była właściwie wszystkim Słowianom zachodnim, Polakom, Czechom, Słowakom, Łużyczanom, od dawnych, dawnych czasów, od czasów przedchrześcijańskich. Cóż to takiego było, ta południca? Związana była przede wszystkim z wegetacją zbóż, właściwie z polami, które były zasiane przez zboża, ale też z miedzami, które były między tymi niwami kwitnącego czy już dojrzewającego zboża. A nawet atakowały ludzi wtedy, kiedy były żniwa, a właściwie powiedziałabym, że nawet w szczególności wtedy. Gustaw Morcinek pisał o południcach tak, że utkane są z szarej mgły i znużonych żniwiarzy atakują wtedy, kiedy oni śpią. I wchodząc na nich, szepczą: śpisz, śpisz. I wtedy duszą, męczą, powodują niemoc, ból głowy, a czasem nawet śmierć. Moi drodzy, w czasie żniw, wiadomo, ludzie całymi rodzinami pracowali na polach i nieraz bardzo, bardzo byli zmęczeni, a słońce przygrzewał. Któż tam wiedział o udarze słonecznym, o tym, jakie mogą być jego objawy? My dzisiaj sobie to właśnie tym tłumaczymy, że ci ludzie po prostu dostali udaru słonecznego, ale dawniej mocno wierzono w to, że tę niemoc powoduje właśnie południca. I moi drodzy, jak niektóre istoty demonologiczne atakowały człowieka nocą, tak południca atakowała w południe, jak sama nazwa wskazuje, południe. Południe przechadzała się poprzez łany zboża, miedzami, jeśli natknęła się na człowieka, a już takiego w szczególności, który nie odmówił w południe anioł pański, ale to już czasy, kiedy chrześcijaństwo się u nas zadomowiło i ten anioł pański był takim sposobem na to, żeby złe moce nie dotknęły człowieka. To jeśli nie odmówił tej modlitwy, to wiadomo, że mogło go spotkać coś bardzo, bardzo złego, choćby kontakt z południcą. Ja na przykład natknęłam się na taki przekaz w Sarnówce, to jest nad Rajczą. To już było kilkanaście lat temu i ta kobieta z pewnością już nie żyje, wtedy już była wiekowa. I opowiadała mi taką historię, że kiedyś, wracając do domu, przechodziła przez pola właśnie kwitnącego zboża i nagle zobaczyła ogromny jakby słup utkany z mgły, który się przesuwał i normalnie czuła, że ogarnia ją jakaś niemoc, wręcz właściwie cofało jej od tej mocy bijącej od tego słupa. Zaczęła uciekać, przyleciała do domu, tylko że to była taka dzielna kobieta i taka no niezbyt wierząca, jak to ona określiła, w zabobony, więc wróciła tam z powrotem i chciała sprawdzić, cóż to takiego było. No i okazało się, że nic tam oczywiście już nie było. Pytam jej, jak to się stało, że ona wierzy, że to były południce, a ona mówi tak, tak, to na pewno była południca, ponieważ moja babcia, moja prababcia nieraz mnie przed nią przestrzegały, a zawsze mówiły, jeśli minie południe, mija jej czas. Także, moi drodzy, no, mnóstwo było takich istot demonologicznych, w które kiedyś wierzono. Nie było miejsca w gruncie rzeczy, nie było sfery życia codziennego, która nie miałaby jakiegoś bóstwa opiekuńczego, czy też demona, który w jakiś tam sposób dręczył ludzi, bo mu w tej sferze przykładowo, czy w tym miejscu w taki czy inny sposób przeszkadzali. Ale wracając jeszcze do tego południa, kiedy żniwiarze kosili, wiadomo, zboże,
żniwiarki układały to zboże w snopy. No przychodził taki moment, kiedy już znużeni musieli odpocząć. O tym przypominały dzwony. Niegdyś przecież no, w wielu wsiach były dzwonnice. My też taką dzwonnicę mamy w Nieledwi. Ale te dzwony dzwoniły zawsze na Anioł Pański i przypominały ludziom, że to jest czas, żeby siąść, odpocząć, posilić się. Z jednej strony to było bardzo takie racjonalne, bo tego odpoczynku potrzebowali. Ale z drugiej strony wiedziano, że ta 12 w południe, ogólnie południe, to jest czas niebezpieczny dla ludzi i wtedy trzeba się pomodlić, trzeba po prostu zapewnić sobie to bezpieczeństwo. Szkoda, że dzisiaj dzwony już milczą. Ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam, że kiedy wracało się z pracy w polu, to wieczorem o tym, że zbliża się zmrok, że koniec pracy powinien nastąpić, przypominał nam o tym dźwięk dzwonu, który również wzywał na modlitwę.